Sprawa rozwoju moralnego jest bardzo ciekawą kwestią, dlatego, że jak obserwujemy rozwój człowieka czy rozwój dziecka, bardziej od strony zewnętrznej zauważamy zmiany w rozwoju fizycznym, zmiany w rozwoju umysłowym, intelektualnym, bo tak, coraz to jest dziecko większe, prawda? Coraz to więcej ma zębów, prawda? Coraz to jest bardziej sprawniejsze, albo z drugiej strony ten rozwój intelektualny, umysł coraz więcej wie. Coraz więcej yy, prawda, mówi, i to jest bardziej zauważalne. Również ten rozwój emocjonalny, prawda, bo albo mamy prawda, problemy jakieś wychowawcze z dzieckiem, bądź z nim nie ma. Natomiast ten rozwój moralny jest bardzo, można by powiedzieć, kłopotliwy do rozpoznania, ponieważ już dzisiaj doskonale wiemy, że dziecko nie rodzi się yy, prawda, z moralnością, z poczuciem dobra i zła, czyli rodzi się tak zwaną fazą amoral, amoralną, prawda, jest amoralny, nie wie co to jest dobro i co to jest zło. I czasami można zauważyć rodziców, czy powiedzmy inne osoby, które na przykład obserwują malutkie dziecko, takie jeszcze niemowlę, które na przykład bawi się, no powiedzmy jakąś grzechotką, tak? bawi się nią w łóżeczku i ją upuszcza, tak, zainteresowane jest tym, jak ta grzechotka upada, jaki dźwięk wydaje, Podajemy mu tę grzechotkę, a ono znów to samo robi, i tak wielokrotnie. I my przynosimy własne widzenie świata jako na dziecko i, i, i komentujemy, że ojej, jest ono nieposłuszne, niegrzeczne, robi nam na złość. Oczywiście tak nie jest. Dziecko jest na tym etapie rozwoju, że ćwiczy małą motorykę i jego interesuje tylko to, że tę grzechotkę ma w rączkach, ją upuszcza, słyszy, co się dzieje i ma z nami kontakt. A więc ono nie ma jeszcze tutaj poczucia moralnego w sensie naszym, prawda, że to jest zachowanie dobre czy złe. To poczucie się buduje mniej więcej od drugiego, trzeciego roku życia, jak dziecko się rozwija, coraz więcej wie o świecie, coraz to nowe relacje nawiązuje, nie tylko z rodzicami, ale z innymi y, dziećmi, zwłaszcza jak idzie do przedszkola, i wchodzi wówczas w taką fazę czy w takie stadium, rozumienia i przyjmowania norm moralnych z zewnątrz. Mówimy tutaj, że jest to taki dosyć długotrwający okres heteronomii. Dziecko poznaje te normy, my je My dziecko informujemy, że takie zachowania są pożądane, inne są niepożądane. Wyjaśniamy, tłumaczymy na miarę dziecka, dlaczego oczekujemy takich zachowań, i w podobnych sytuacjach dziecko zacznie się zachowywać zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ale te normy poznaje z zewnątrz. Również ta wrażliwość moralna u niego gdzieś tam wzrasta. Oczywiście ta wrażliwość moralna u każdego dziecka też jest różna idzie do szkoły, prawda? Wtedy te kontakty się jeszcze rozszerzają i wówczas nie tylko przyjmuje normy z zewnątrz, ale bardzo chce y, respektować normy w klasie, na przykład w grupie, a więc jest bardzo wrażliwe na normy, które reprezentuje grupa. Mówimy wówczas o tak zwanej socjonomii moralnej. I w tak okresie późno szkolny, powiedzmy teraz gimnazjum, liceum, zaczyna powoli ten młody człowiek, prawda, budować własny system wartości moralnych, a więc wchodzi powoli w fazę autonomii moralnej. I właściwie na tym ten rozwój taki ilościowy by się kończył, prawda? On się oczywiście nie kończy nigdy, dopóki człowiek żyje, ale jeżeli Zaczyna człowiek postępować zgodnie z przyjętymi normami, również ma wbudowany własny system wartości moralnych, wie, co to jest dobro, co to jest zło i zgodnie z tymi kryteriami postępuje, no to można by powiedzieć, że jego postępowanie jest godne, godziwie, tak jak, godziwe, tak jak mówił to Tadeusz Kotarbiński, w pełni moralne. Ale to jest pewnego rodzaju ideał, o czym ja teraz powiedziałam. Bo wiemy z obserwacji świata że niekoniecznie ten rozwój moralny tak linearnie postępuje. I może się zdarzyć w trakcie życia człowieka, w trakcie życia dziecka, że ten rozwój się gdzieś tam zatrzyma albo uwsteczni, stąd właśnie przestępstwa, stąd właśnie tyle niegodziwości na świecie. Co prawda wiemy, że możemy poprzez wsparcie, poprzez również różne formy wychowania ten rozwój przywrócić do pierwotnego rozwoju. Ale warto o tym wiedzieć, że rozwój moralny nie ma charakteru linearnego. I bywa tak, że nie do końca rozpoznamy autentyczne zachowania moralne dziecka, człowieka w jego rozwoju. Bywa. Że maskuje te zachowania albo niekoniecznie postępuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami lub postępuje dlatego, że norma jest widoczna, widzialna albo tak jak właśnie w wychowaniu dyrektywnym, na przykład jest to oczekiwanie nagrody albo obawa przed karą. I stąd te zachowania moralne są niejako takie wymuszone i na pokaz. To, to jest też dobre określenie, że to są zachowania na pokaz. A bywa, że jeżeli norma jest niewidoczna, to jest ona łamana. Stąd, jak widzimy, w świecie publicznym wielu ludzi ma i wyższe wykształcenie czy nawet kilka fakultetów, a niekoniecznie postępuje moralnie. A więc nie ma tutaj takiej zgodności, że im człowiek jest starszy, im więcej wie, im więcej ma wiedzy, to tym postępuje moralnie. To byłby ideał. Dlatego warto pamiętać w rozwoju już małego dziecka. By swoim przykładem osobistym, wartościowymi relacjami wzmacniać rozwój moralny najpierw małego dziecka, a później tego dziecka prawda, w przedszkolu, w szkole, żeby ono, widąc, widząc w nas wzorzec osobowy i widząc, że również my godnie i moralnie postępujemy, by również poprzez ten przykład osobisty wbudowywało w sobie właśnie ten rodzaj zachowania.